Zobaczcie, jak wygląda prowadnica. Praktycznie świeżo, co tylko przypalona. W tym miejscu ogromny rant, napisy ledwo co starte. Gałęzie opadają, jak to mawia jeden z moich znajomych. Nic, pozostaje tylko odszlifować ten rant i nasmarować łożysko prowadnicy. No i dzięki temu widzicie w terenie, tak jak ja tutaj w moim garażu, bez moi drodzy prądu. Używamy sobie tarczy. I tym sposobem nie mamy już rantów. Ja tutaj ciężko mi się to robiło. Z reguły staram się to robić bardziej fachowo. Jednak lepiej robić to tak niż wcale, bo jeżeli nie zeszlifujecie tych rantów, to taka prowadnica w ogóle nie będzie Wam się zagłębiała w klocek drewna. Teraz tą prowadnicę jeszcze tylko oczyszczę i założę do niej łańcuch. I oczywiście nasmaruję, bo wszystkie te rowki tutaj i dziurki są zabite i zaklejone. Także szlifiereczka, bajka. Teraz tylko szybkie smarowanie tej gwiazdy. Obydwu stron. Naciśniemy tutaj tego smaru. No i gwiazda już się fajnie ciężko obraca. Zobaczcie, jak już ma się tutaj smar na ząbkach. Także bajka, nic więcej nie trzeba. I robimy montaż. Zobaczymy, jak to będzie tutaj pasować wszystko. Jakby stąd było. W tej pozycji będzie mi zdecydowanie niełatwiej, bo tak mi jest ciężko założyć. A jak widzicie, greenkut to greenkut. Mieszanki pół już na stole. Sam demon. I teraz właśnie mogę sobie ładnie trafić naciągiem w tej obudowie i to ładnie przykręcić. Łańcuch jest, widzę, jechany także. Tragedia, naciągam łańcuch. O, ładnie się naciągnął. I teraz tak sprawdzam właśnie ten naciąg. Już widzicie, już nie wisi ten łańcuch. Jak to teraz wygląda? No widzicie, jeszcze jest luźny. Czyli tu sobie jeszcze troszeczkę dociągnę z przodu. Żeby troszeczkę zaciaśnić tą obudowę. I naciągamy sobie dalej. Zawsze jest prosty, jak widać. Ok. Teraz już to się właśnie ułożyło ładnie. Można tak prowadzić kilkukrotnie. Można naciągnąć, troszeczkę przeciągnąć. No i zobacz, jak to się obraca. Jeszcze można sobie naciągnąć. O tak. Wstępnie. Tu się powinno sprawdzać, jeszcze jest luźny. Taka zabawa z łańcuchem. I to akurat nieporęcznie, mam taką sytuację, że to ułożyłem. No i dobra, tak zostawiam. Zobaczymy, jak to pójdzie, na pewno się poluźni. I wtedy naciągniemy. Jeszcze troszeczkę naciągnę. Ok. Dokręcam to i sobie naostrzę łańcuch